Witam was w kolejnym odcinku mojego starego komputera. Dzisiaj będziemy poruszać zagadnienie tanich laptopów polizingowych, też używanych z Allegrosza, czy też innych Morelinet, innych rzeczy. Mam sobie tutaj paczuszkę i będziemy robić unboxing. Sobie tutaj takiego ThinkPada, MemePada, DziadekPada, ChokePada. Jest sobie bardzo fajny, jest sobie dziwnie malutki. Jestem wręcz zaskoczony, jak mały on jest. Tutaj dla porównania jest moje Sony Vaio, jest trochę większe. I tak, no. Do tego mamy sobie oczywiście stację dokującą Supermaga Yeah. I mamy sobie dwie baterie. O! Mam sobie jedną mniejszą i drugą większą. I właśnie, no cóż, zaraz sobie to podłączymy. No dobra, podłączyłem. Przyjrzyjmy mu się z bliska, ziomy. Co my tu mamy? Na boku mamy... Fakt. Na boku mamy USB-K, jakieś te porty, kurde, Ethernet i to chyba jest do Wi-Fi. I oczywiście nasza karta. To mamy sobie na dupie. Na dupie mamy śrubkę. Tutaj mamy sobie otwieracz do konserw. O, można sobie otworzyć konserwę. Tutaj chyba jest czytnik kart. Tu jest USB, tu jest jacki, tu jest modem, bo wiadomo. A tu jest port na ten, na dysk, którym się niebawem zajmiemy. No dobra, no to sobie to trzeba będzie podłączyć, pyk. Działa, ziomuś? Działasz? A nie. Wygląda na to, że jest chyba naładowany. Mógłbym go nie podłączać, tak. Wziąłem sobie początkowo tą mniejszą baterię, bo nie chcę zużywać tej większej. Chciałbym sobie przetestować. I ja byłem przyzwyczajony, kurde bele, że to będzie tak ciężko chodziło. To tak leciutko i nawet się nie podnosi. No. Ale fajna klawiatura. Nice. I tak, gdzie jest touchpad? Gdzie jest touchpad? W dupie. No to... Zobaczymy, co ten człowiek nam tutaj zainstalował. Widać, że było dobrze zapakowane, ładnie, porządnie. Porządny człowiek to jest, a nie jakiś sprzedawca polizingowych laptopów. Uruchomimy i pciuu! I co się stanie? ThinkPad! Yeah, MemePad! Wygląda na to, że mamy Windowsa 7. Czyż nie? Szkoda, że nie ma tych innych tutaj grzybów. Zapraszamy. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś żadnych upokarzających rzeczy. Mamy tutaj w ogóle kamerkę? Nie mamy. Uuu, jak fajnie. Jak widać, mam sobie takiego laptopa tutaj, nie? Ogólnie podstawową ciekawą rzeczą jest to, że tutaj jest rozdzielczość 1440x900. Jak również ta druga bateria jest całkiem niezła. Bo potrafi, no, po prostu komputer na tym przeżyć dość długo. Jest. Najlepsze jest to, że ta rozdzielczość jest taka duża. Nareszcie nie ma tej najgorszej rozdzielczości 1336x768. To jest najgorsza rozdzielczość na świecie w ogóle wszystkim. Nie wiem po co oni jeszcze wkładają tę rozdzielczość. No. I mamy sobie tutaj naszego SSD-ka. No i sobie go założymy. Jak tutaj widać, trochę testuję o jakieś rzeczy. W tym wypadku to jest WoW. Na klasiku? No i dobra, no trzeba go rozbierać. Działamy go. Działamy. No i mamy sobie naszego sandiska. Jest on leciutki, dosłownie jakby nic nie było. Wow, ale śmiesznie się to wyciąga. No i dysk wymieniony na 256 SSD. Zobaczymy, co teraz sobie po prostu zainstalujemy. Co teraz się stanie. Na początek spróbuję rozpocząć może od testu jakiegoś, nie wiem, Ubuntu. Powiedzmy, mam sobie akurat tutaj na pendrive'ie nagrałem. No i ruszyło z pendrive'a. Zobaczymy, co się stanie. Już Ubuntu się jako tako załadowało, czy coś tam. Okej. Ale ta rozdzielczość jest ładna. Po raz pierwszy chyba nie będę musiał zmieniać czcionki w Ubuntu na mniejszą. Ciekaw jestem, że czy zostanie naprawiony ten bug. Też nie bug, ale może feature, że ten monitor miał tylko 50 Hz. Bo właśnie z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, na Windowsie było tylko 50 Hz. Wygląda na to, że mam nadal taką rozdzielczość. No cóż, ale przy tych mniejszych jest mniejsza. No dobra, no to nie jest aż tak źle. Nie wiem,
teraz wypadałoby jakiegoś... No to już teraz właśnie się trzeba zastanowić, czy może opłacałoby się. Nie, ja mam tutaj licencję na oryginalnego Windowsa 7 Professional, więc nie wiem, czy to jest na pewno potrzebne. No dobra, skoro to działa, to okej. Okay. Zamiast ściągać jakiejś dziwnej wersji Windowsa 7, po prostu skopiuję zawartość tego dysku. Znalazłem w Google na szybciutko jakiś program, bo nigdy tego nie robiłem, przyznaję się szczerze. Clonezilla. No i weźmiemy sobie zawartość tego dysku i przekonwertuję to, co ja gadam. I przekopiujemy go, całą Patrycję, tutaj na ten komputer. Mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. No sprawdzimy sobie, podłączę sobie właśnie pod tą stację dykującą. Co to jest? To jest... Ale to jest zarąbiste. Dobra, właśnie tam jeszcze. Ale beczka, o kurde. Nie no, nieźle jest. O, nawet tutaj ten. Jest stacja dysków. A co to oznacza? Że można tutaj włożyć dysk. Inny. O kurde, nie mówcie, że... Jak to się robi? O mordę. Ale fajnie. Okej, okay. No to można to zrobić jeszcze szybciej niż mi się wydawało. Żeby było wyraźnie i ładnie, to jakby to powiedzieć, nagrywam to Rufusem. Połączyłem to w taki sposób, tutaj sobie idzie, o i tutaj jest ten Clonezilla. Tu jest drugie USB i zobaczymy, co się stanie. No. Początkowo wybrałem znowu niemiecki, się pomyliłem. I dobra, device. Dobra, wybieramy chyba swój ten, skąd mamy kopiować, dokąd mamy kopiować. No i się skończyło. Możemy sobie wyłączyć go po prostu. Uruchom Windows normalnie, wygląda na to, że przynajmniej odkrył to. Czy się ten zbuguje, czy nie? No, wygląda na to, że działa. O, super. A jak z partycjami? Z partycjami jest następująco. Nie wiem, możemy sobie poszerzyć trochę. Ale jak szybko działa, wow. Nice. Mamy sobie sporo miejsca nieprzydzielonego. Możemy sobie rozszerzyć. Na razie weźmy sobie, rozszerzmy na całość. Innym razem sobie to instaluję Linuxa. Bo na razie nawet nie wiem, jaką dystrybucję. Czy Slackware'a, czy Debiana, czy może Archa. Archa. Dobra, patrzcie, ile mam miejsca. No to wygląda na to, że działa dobrze całkiem. YouTube jak tego działa, ale nie wiem, nie wiadomo jak jeszcze. Weźmy sobie jakiś filmik może, który ma w Full HD. Nie, tego kanału nie będziemy oglądać. Weźmy sobie MGR-a. Na przykład on ma HD? Weźmiemy sobie HD. Działa HD poprawnie. Tylko wiadomo, muli, bo na każdym komputerze nowy YouTube muli. Unreal Tournament. Dawaj, Bogdan. Jaka rozdziałka tutaj? Ustawimy sobie natywną. Weźmiemy sobie mój własny zrobiony level. Czyli moje gimnazjum. Robiłem to w czasach, kiedy było moje gimnazjum. Jeszcze byłem w gimnazjum, czyli jakieś 10 lat temu. Gdzie on jest? O matko bosko. Chodź tu. Jest gimnazjum Night Backup, bo było wiele wersji. Nawet do Unreal 1 robiłem wersję, ale nie działała z jakiegoś powodu. Ciekawe dlaczego. No dobra. Nie no, działa całkiem nieźle. Dziwne, żeby ta gra nie działała dobrze. Śmieszna mapa, nie powiem, aczkolwiek jeszcze nie skończona zbyt dobrze. Dobra. Jak tak patrzam, no to wygląda na to, że działa.
Musiałem sobie myszkę podłączyć, bo inaczej się nie da po prostu. I to wcale nie na takich najgorszych tych detalach. Ogólnie moim zdaniem, to znaczy nie, ogólnie ta gra jest na Unreal Engine 2, więc nie jest aż tak źle. Włączyłem te shadery takie różne, nie wiem, z jakiegoś powodu mi nie działa pokrętło myszy tutaj w tej grze. I sobie będziemy rąbać ujęcie tego tutaj Bugbeara, jak to mówiłem. W młodych lat. Bugbeara? Nie wiem. No. Jak widać, można. Nie wiem, z jakiegoś powodu ta gra działa lepiej niż... Niż WoW. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Ojejku, ale tu bałagan. Ale tu bałagan. No dobra. Najwyższa pora, aby zostawić ten laptop na trochę. Ogólnie ciekawostka jest tutaj taka. Może ten laptop nie ma podświetlanych, nie ma podświetlanej klawiatury, ale ma światełko. Można sobie podświetlać klawiaturę tak o. Jak fajnie. Wcale to nie jest useless w tym wypadku. Wbrew pozorom, tylko musi być dużo ciemniej, żeby to było widać. No. Ogólnie założyłem jeszcze tą też powiększoną baterię i też się wypowiem na ten temat. No a póki co, no to ja tutaj się będę żegnał na pewien czas. Jakoś za tydzień sobie jeszcze raz pogadamy. No i tym bardzo uroczym, miłym faktem stwierdzam, że nie po tygodniu, ale trochę wcześniej. ThinkPad sprawuje się znakomicie, powiem szczerze. Chociaż wiadomo, że on nie jest mistrzem wydajności, nie poprawiłem jeszcze tego problemu z tym 50 Hz, ale wystarczy włączyć VSync i już wszystko minie, tam już nie ma co się martwić o nic. Klawiatura jest zarąbista, bateria jest zarąbista, trackpoint jest zarąbisty, chociaż kupiłem sobie tutaj te nakładki na to nowe, żeby wymienić, bo ta już jest trochę zużyta, trochę bardzo zużyta. Jak bardzo, że aż kupiłem to tydzień temu, nadal nie przyszło, nie wiem, Porta Polska, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I ogólnie niestety nie mam Linuxa tutaj, bo po prostu potrzebuję Visual Studio do C Sharpa i .NET-u i tak dalej. Linux działa lepiej niż Windows, ale Windows też działa dobrze, więc nie ma dużego problemu z tym. Działa ogólnie prędkość dysku osiąga dwa razy mniejszą niż planowana, ale to jest wina tego, że to jest SATA 2, czyli 300 MB na sekundę maksymalnie, z czego kupiony dysk SSD obsługuje chyba z 400 czy coś takiego. No, jeżeli ktoś by chciał taki komputer do pracy czy czegokolwiek, no to nie pozostaje mi nic, tylko biegać po stole i tylko polecić. RAM ma to trochę mało, czasami jak widać brakuje. Na przykład w momentach, kiedy się odpali chromek i coś tam jeszcze. Takie właśnie rzeczy czasami może wydawać się, że brakuje, ale nadal to dobrze chodzi. Bo wiecie, będzie zapchane jakoś 80% RAMu, ale to nie szkodzi. Problemy się zaczynają, kiedy chcemy odpalać coś większego. To znaczy w sensie gier, bo aktualnie z programami to nie ma aż takiego dużego problemu, chociaż nigdy nie próbowałem robić wideo na tym, znaczy mieć wideo albo jakieś autokadów i tak dalej. Prawdopodobnie to nie jest najlepszy laptop do tego. Nie jest to najlepszy laptop do tego, kiedy potrzebny jest na takich bardzo zaawansowanych zajęć, jak obrabianie wideo do jakiegoś Unreal Engine 4, a szkoda trochę. Jednakże, no, nie dziwne, nie? Te rzeczy to po prostu potrzebują bardzo porządnego komputera, szczególnie Unreal Engine 4 i Unity prawdopodobnie też. Obrabianie filmów jakoś pewnie by dało radę, ale no... Ale by po prostu nie było aż tak świetnie. Na pewno by dało się coś wyrenderować. Co do Unreala, to na pewno by się tu nie dało i już można po prostu się poddać. Jeżeli chcecie robić coś w Unrealu jakiś i tak dalej, no to nie polecam. Starsze gry działają bardzo dobrze, na przykład tutaj WoW, jak widzicie, ma 49 klatek, z czego zakładając, że 50 to jest max.
o. No to to jest, że lata na pewnych detalach, tylko że... To znaczy lata na pełnej prędkości, tylko że detale są bardzo niskie. No tak naprawdę bardzo niskie, tak? Nigdy nie grałem na takich detalach. No po prostu wszystko lo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 l. Sam laptop nie ma kamerki, ale ma światełko, którego nie chce mi się teraz włączać, bo wymaga to dwóch rąk. Ma bardzo dobry ekran, bardzo dobrą rozdzielczość. Już nie mieści się na ekranie tylko 6 linijek tekstu, jak w poprzednim laptopie. I no cóż, jest leciutki. Nie jest głośny. Trochę się grzeje, ale tego nie odczuwa się aż tak tutaj. Odczuwa się tego tutaj, ale kto tam trzyma rękę, to nie wiem. Może na kolanach trochę tam grzać. Ale to tylko w przypadku, kiedy ma się ustawione na maksymalną wydajność, tak jak teraz. I tak dalej. I ogólnie dość dobre są sterowniki. Można sobie na przykład ustawić, że bateria się kończy, to znaczy kończy ładować około 80-60%, to ile chcecie, możecie procent sobie ustawić. Czytnik tego tutaj, to Bayer jest, to w ogóle jest do dupy, to tam mniejsza o niego. Ogólnie jest warto. Komputer jest sam sobie, no takiej wydajności takich obecnych komputerów sprzedawanych z Atomem czy też Celeronem, co jest bardzo śmieszne. Że to no po prostu działa dobrze i często nawet działa lepiej, bo potrafi się rozpędzić troszeczkę więcej, można wiecie, wykręcić trochę lepsze wyniki na tym. No i oczywiście nie jest taki tandetny jak te niektóre laptopy, które po prostu no, są zrobione z papieru toaletowego. To jest porządny kawał tego. A i wiadomo, touchpada nie ma, ale chyba nikt nie lubi touchpadów. Touchpady to nie są zbyt dobre. Może na Apple są dobre, na Apple'u. Ale no niestety nigdzie indziej tego nie używam niestety. Nigdzie indziej nie są dobre. Klawiatura jest znakomita. To jest znakomite, te przyciski. Lampki, wszystko ci wychodzi. Zawiasy, to jest zarąbiste, to jest ogólnie taka z czegoś tam, nie wiem, z czegoś magnezu, tak mi się wydaje, czy jakiegoś metalu ogólnie. Cała obudowa jest w środku, pod plastikiem zrobiona z tego i ekran jest też taki. Przez co no trochę się gnie, ale no... Ale nie aż tak, jak inne laptopy. Można sobie tak, można sobie brać, można sobie go w ogóle tak odłączyć. I wziąć go sobie, tę baterię. I sobie... O sobie tak trzymać za baterię i nic się nie stanie. Latać sobie można z tym, to też jest główna zaleta SSD. Warto do tego stawiać SSD, bo to dodaje skrzydeł temu laptopowi. To też działa całkiem nieźle. Nie ma tutaj żadnych, nie wiem, przerwań w ładowaniu czy coś takiego. Dostałem maila, bo... No, najlepszą zaletą jest Windows 7, już nie jest to Windows 10. Czasami mi brakuje niektórych funkcji, na przykład wirtualnych pulpitów z Windowsa 7, 10, ale ogólnie to wychodzi na plus. Przynajmniej nie zmusza mnie nikt do aktualizacji, której tak już zrobiłem, męczyłem się z nimi cały dzień. No i cóż, jak sądzicie? Chcecie taki laptop? Jeżeli nie macie dużych wymagań co do gier i tak dalej, taki testowałem obecnie chyba najbardziej tą. Najgorzej mi chodziła gra Tree of Savior. I może to być po prostu wina tego, że to jest tam bamboszowa troszeczkę ta optymalizacja, ale ogólnie całokształt tego, takich gier prostych. I tak dalej, choć dobrze, jest dobrze. Unreal 2004 na średnich detalach całkiem nieźle chodziła. Unreal 3 nie testowałem. WoWy chodzą, Lineage chodzą. To jest właśnie, obecnie nikt nie chce grać do Unreal 2, ale WoW też jest okej. Okay. No to tyle w temacie. Ja bym polecał. Jeżeli macie możliwość, to kupcie sobie ThinkPada T420 na przykład. Obecnie są też sprzedawane dość tanio, albo jeżeli chcecie też takiego małego,
to X220, ale starajcie się znaleźć z jakąś lepszą rozdzielczością, jeżeli oczywiście jest. To jest T200S. Też możecie poszukać z tą rozdzielczością, czyli to jest 1440x900. Ogólnie to, no cóż, laptop bardzo serdecznie polecam. I na pewno bardziej polecam, no, na przykład na studia i tak dalej, bo po prostu on się... No, on jest po prostu stworzony do tego, żeby nie został zniszczony. On po prostu jest stworzony, żeby po prostu wytrzymywał przenośność i tak dalej. Podobno ThinkPady są jedne z niewielu maszyn, które mają certyfikat. Nie wiem, czy nadal mają, oczywiście, bo to nowe, nie wiadomo jaka jest ich jakość. Że mogą po prostu pracować w kosmosie, że tam ciśnienie wytrzymują i tak dalej. Polecam kupować, póki się jeszcze da. I na pewno będzie to lepszy zakup niż, nie wiem, jakiegoś Acera za 1000 zł z Celeronem i innymi gównami. No. Przynajmniej wam się nie rozleci w rękach. Ja. No. No to życzę miłego dnia zatem. I dobranoc.